Dzisiaj zrobimy kurczaka zapiekanego w ziemniakach. Do tego celu potrzebujemy 8 sztuk takiej średniej wielkości ziemniaków, 100 g wędzonego boczku, jedną cebulę. Ja tu mam pół większego osypka. Jak nie mamy osypka, możemy użyć takiego sera kupionego gdzieś w markecie, ale osypek, ewentualnie użyć innego sera, na przykład Grande Pando. Jedna cebula, dwa ząbki czosnku, przyprawa do kurczaka, 300 g fileta, 200 g pieczarek, możemy użyć innych grzybów jak mamy. Ja mam akurat pieczarki, także zrobimy z pieczarkami i z 3 łyżki oliwy, ewentualnie oleju. W pierwszej kolejności zajmiemy się ziemniakami. Wymyjemy, osuszymy, polejemy delikatnie oliwą czy olejem i wsadzimy do piekarnika na 180 stopni na około 45 minut. Po tym czasie wyjmiemy, ostudzimy i przekroimy na pół i wydrążymy ziemniaków w miąższ. Ziemniaki natarte olejem, piekarnik nagrzany, także wkładamy. Ziemniaki się nam pieką, teraz zajmiemy się kurczakiem, pokroimy go w drobną kostkę. Teraz mięso posypiemy tak zasobicie przyprawą. Możemy użyć naszą ulubioną, możemy użyć pikantnej. W zależności co już lubimy, nie żałujemy przyprawy. Przemieszamy i na razie odstawimy. Boczek kroimy w kosteczkę i też na razie odkładamy. Teraz zajmiemy się cebulą, kroimy również w kostkę, odkładamy. Teraz zajmiemy się grzybami, też pokroimy na mniejsze kawałeczki, również odkładamy. Teraz zetrzemy, ewentualnie posiekamy drobno osypek. Ja go drobniutko pociacham. Ser podzielimy na dwie części, również odkładamy. I na koniec posiekamy drobno dwa ząbki czosnku i również odkładamy. Teraz rozgrzejemy patelnię, wrzucimy boczek. Ja mam boczek bardzo chudy, także będę musiał troszeczkę tutaj smalcu dołożyć, ale jak mamy standardowy boczek, to tutaj się nam ładnie to wytopi. Nadmiar tłuszczu wylejemy i do reszty dołożymy kurczaka i będziemy wszystko razem podsmażać. Ja dołożę taką odrobinę smalcu, wrzucimy boczek i wytapiamy. Boczek się delikatnie przesmażył, teraz dołożymy fileta i lekko go tylko podsmażymy, tak żeby był jeszcze surowy w środku. Kurczak się delikatnie podsmażył, tak jak widać, gotowam patelnię suchą, patrzcie, nie ma w ogóle żadnego tłuszczu. Dołożymy teraz pieczarki, cebulę i czosnek i wszystko razem jeszcze chwilkę podsmażymy. Dołożymy pieczarki i posiekamy czosnek. Mięso z warzywami mamy gotowe. Tutaj nam już pieczarki puściły wodę, wszystko odparowało. Także przełożymy teraz wszystko do miski. Do farszu dołożymy jedną porcję sera. Pieczenie ziemniaków dobiegło końca, teraz je musimy wystudzić. Przekroimy je na pół, wydrążymy miąższ. Dołożymy do farszu, wszystko razem przemieszamy. Dosypiemy jeszcze trochę przyprawy do kurczaka. Ja tym razem użyję kebab szarma. Akurat tą przyprawę lubię, ale jak mamy standardową, to co wcześniej używaliśmy do farszu, możemy tą samą dać. Ja tu troszkę zmienię, tak żeby to urozmaicić smak. Wymieszamy wszystko razem i będziemy faszerować nasze ziemniaki. Ziemniaki mamy przestudzone, teraz przekroimy na pół i tak jak wspominałem, wydrążymy środek. Jeszcze je tutaj przecisnę przez praskę, żeby to wszystko fajnie przemieszać. Tak więc przeciskamy. Teraz wszystko wymieszamy. Proponuję ziemniaki z 10 minut, 15 piec dłużej. Jak mamy takie duże, jak w moim przypadku, jak mamy takie średniej wielkości, no tutaj ten czas powinien wystarczyć. Też wszystko zależy od rodzaju ziemniaków. Piekarnik nastawiamy na 190 stopni, będziemy to wszystko piec jakieś 20 minut. Teraz nałożymy nasz farsz na każdy kawałek ziemniaka. Miałem dołożyć przyprawę do farszu, ale tutaj delikatnie tylko posypię z góry. Odrobina pieprzu. I wszystko posypiemy jeszcze tutaj serem. No i wkładamy do piekarnika. Minęło 20 minut, tak się ziemniaki prezentują. Jeśli się prawie składało, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.